Witam w kolejnym odcinku cyklu Muzyczne Urodziny. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić niemieckiemu kompozytorowi, twórcy muzyki filmowej Hansowi Zimmerowi, który 12 września obchodzi 64. urodziny. Hans Zimmer urodził się w 1957 roku we Frankfurcie nad Menem. Jest synem Hansa i Bridget Zimmer. Jak sam wspominał w wywiadach, zainteresowania muzyczne odziedziczył po matce, z kolei zainteresowanie elektroniką po ojcu, inżynierze i wynalazcy. O jego dzieciństwie i wczesnej młodości wiadomo niewiele. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od nauki na fortepianie. Niestety jego nauczyciel już po tygodniu zrezygnował z jego edukacji, nie widząc perspektywy jego rozwoju w tej dziedzinie. Hansa to nie zniechęciło i dalej uczył się sam. Na studia wyjechał do Londynu, gdzie zaczął uczęszczać do szkoły muzycznej Hartwood House. Skończone studia, oprócz zawodu, dały mu również cenne kontakty w branży muzycznej. W świat muzyki filmowej wprowadził go kompozytor Stanley Meyers, z którym współpracował dłuższy czas. Jego pierwsza ścieżka dźwiękowa powstała do filmu polskiego reżysera Jerzego Skolimowskiego Fucha. Już wtedy zaczął być znany ze swojego oryginalnego stylu, który polegał na łączeniu orkiestry z elektrycznym brzmieniem keyboardów i pracą na komputerach. Przełomowy moment nastąpił w 1988 roku. Hans Zimmer został wtedy nominowany do Oscara za soundtrack do filmu Rain Man. Artyście nie udało się zdobyć statuetki, ale zaczął być rozpoznawalny w Hollywood. W połowie lat 90. otrzymał Nagrodę Akademii za muzykę do animowanego filmu Disneya Król Lew. Od tego czasu dostawał wiele propozycji i ofert dotyczących muzyki filmowej. Jest autorem muzyki do ponad 120 filmów, m.in. Karmazynowy Przypływ, Cienka Czerwona Linia, Gladiator, Ostatni Samuraj, a także Sherlock Holmes, Piraci z Karaibów czy Incepcja. W 2016 roku rozpoczął swoją pierwszą w historii trasę koncertową Hans Zimmer on Tour, która objęła również polskie miasta – Gdańsk, Łódź i Kraków. Oprawę wizualną owego tournée wykonał sam Mark Brickman, znany z oświetlenia Empire State Building w Nowym Jorku czy wizualizacji koncertów Pink Floyd. Znamienne, że przy całym tym hollywoodzkim blichtrze i międzynarodowej sławie Zimmer pozostaje bardzo skromnym, a nawet nieśmiałym człowiekiem, prowadzącym spokojne życie prywatne. Mieszka w Los Angeles, często odcinając się od świata w domowym studio pełnym trofeów. W Hollywood uchodzi za jedną z najbardziej skrytych osobistości. Dwukrotnie żonaty, doczekał się czworga potomstwa. Jego obecną żoną jest Susan Zimmer. Sam o sobie mówi: gdyby stało się tak, że nie mógłbym pisać już nigdy więcej muzyki, to by mnie zabiło. To nie tylko praca czy hobby, ale powód, dla którego wstaję każdego ranka. Hans Zimmer jest niewątpliwie jednym z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej, a większość filmów to produkcje wielkobudżetowe. Jednocześnie tworzy też ścieżki dźwiękowe do gier komputerowych, uważając je jako formę sztuki. Zapraszam do wysłuchania utworu Tennessee, który pochodzi z filmu Pearl Harbor, amerykańskiego melodramatu wojennego z 2001 roku w reżyserii Michaela Baya.